Następnie należy przykryć mikser wieczkiem. Dziękuję. Smacznego. Dziękuję. No to mnie przekonałeś, że rzeczywiście nie można do wszystkiego podchodzić z takim poczuciem żartu. Prawda? Tak, tak. Więc pomówmy sobie w obecności państwa, co było w porządku w tym roku, co było nie w porządku. W którym? W tym teraz mijającym. Teraz w tym czasie kończy, tak? Tak. No nie, mi się wydaje, że sporo rzeczy mimo naszego takiego, powiedziałbym, sceptycznego stosunku do świata, to parę rzeczy było jak najbardziej w porządku. Ale wymieniajmy je. Co było w porządku? No ty byłeś w porządku. Myślę, no tak, że... ja rzeczywiście. Myślę, że ja też. Ty bardzo w porządku. Chyba byłem w porządku. Ale to jest subiektywne i powiedziałbym z naszego ogródka, ale może tak szerzej, żeby identyfikowali się z tym widzowie. No, nasi widzowie byli w porządku. O, widzowie byli w porządku. Bardzo w porządku. Chciałem państwu z tego miejsca serdecznie pogratulować, bo bardzo w porządku państwo byli. Co jeszcze? No takie ważniejsze sprawy jakieś. No. Znaczy z innym ciężarem gatunkowym. Tak, tak, rozumiem. Żniwa? W porządku. Żniwa, tak. Na szczęście to nie jest łatwa rzecz. Pogoda była też, raczej była okej. Okay. No nie było tak, żeby nagle coś nas klęską zaskoczyło, prawda? Nie. Tak się szykowało, ale w końcu jakoś wyszliśmy w porządku z tym. Tak. Sejm. No, w polityce Sejm. Sejm bardzo w porządku. Tamten? Sejm akurat, tak. I ten, ja bym powiedział. Tak, oba Sejm. W jednym roku dwa Sejmy i obydwa w porządku. To pan prezydent w porządku. Pan prezydent w porządku. Rząd tamten? Znaczy ten, co już... Tak. Nie ma? On był, ja myślę, że on nie był zły. Nie tak, żeby od razu psy na nim wieszać. Prawda? Pani premier taka raczej, powiedziałbym, zebrana do kupy, bez jakichś takich większych wsyp. W porządku. Ministrowie tam ci też w porządku. O tak, jak się tak popatrzy po kolei, to... No a ci nowi? Ja ci powiem, ci nowi, no niby nie mieli dużo czasu jeszcze, żeby zabłysnąć, ale już widzę, że mają zadatki na to, że są w porządku. Premier? O, bardzo premier w porządku. No, wyważony. Nie pierwszy raz, prawda? No tak, to już. W porządku. Nie z jednego pieca był premierem. Mhm. Czyli co? No właściwie rok bardzo w porządku. Policja. O! W porządku. Zapomnielibyśmy. Policja, tak. Sądy. Uliczne. Nie, znaczy, w ogóle sądy. Sądy tak. W porządku. No to ten rok dobrze zamykamy. To może teraz coś pokażemy państwu z naszego przebogatego repertuaru. Wysoki marszałku, panie izbo. Chciałbym ustosunkować poseł się przywitał się z marszałkiem tego, i z wysoką izbą. W temacie spraw rewaloryzacyjnych, emeryckich i rentierskich. Wydaje mi się, że powoływanie się na poprawkę numer 15 jest tutaj pewnego rodzaju błędem, dlatego że pamiętamy doskonale doświadczenia z 91 i 2 roku, kiedy paragraf 6 poseł nie do końca zgadza się z ustawą budżetową. Było odejście od tego, co powinniśmy już wcześniej zapisać w dodatkowym instruktażu, który mieliśmy przekazać Izbie Wyższej. Natomiast łamane przez 14, to co koledzy wprowadzili poseł powołuje się na pewne dokumenty. Nasze w tej chwili podejście do spraw emeryta i rencisty jest skrępowane przepisami, których sami nie stworzyliśmy. Efektem tego jest wycofanie poprawki, która miała wejść w życie z dniem 12 lutego, a teraz dopiero musimy zająć się sprawami, które poprzedziły tę decyzję, więc nie jestem przekonany, czy paragraf 72 w tym kształcie, w jakim ten paragraf dotyczy emerytów i rencistów, będzie w ogóle mógł być wdrożony. Sądzę więc, że w tej sytuacji powinniśmy wycofać całość dokumentu do grup roboczych i ponownie przedstawić Wysokiej Izbie już w świetle specjalnej instrukcji, która została nie przeczytana, ale wprowadzona 12 kwietnia, natomiast lekceważona i zawieszona w przypadku, kiedy poprzedni parlament zajmował się budżetówką. Dlatego bym proponował, abyśmy w tej chwili zdjęli tę sprawę z porządku dziennego i zajęli się nią w odpowiednim czasie. Sądzę, że będzie to wtedy, kiedy punkt 16 będzie podpisany, zatwierdzony razem z podpunktami C, D, G plus podparagraf 22.
A więc znowu CBG łamane przez 16 będą decydowały o tak ważnych sprawach. Przegłosowali zarówno poprawkę, jak i mój wniosek. Bardzo serdecznie dziękuję. W temacie spraw rewaloryzacyjnych... Nie jestem pewien, ale mogę się mylić, że poseł skończył swoje przemówienie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Więc ja już podjąłem dyscyplinarne kroki przeciwko panu Adamowi, zgodnie z tym, co... Chwileczkę. Panie Jacku. Czy pan jeszcze surowi? Co pan mi tu za dyrdy mały opowiada? Bo pan chyba się zapomina, kim pan jest w tym biurze, prawda? Jestem pana asystentem. Pan mi się tutaj wpiernicza z papierami, z kosztami. I co to jest? Co pan jest? Mi proponuje kupowanie faksów, proszę pana, xeroksów. Na co mi to jest potrzebne? Wie pan, co jest potrzebne w biurze? Dobrze działający, sprawny telefon. Przecież pan dyrektor mówił, że... Ja panu bardzo dziękuję. Proszę udać się do kadr, odebrać swoje uposażenie. Ja pana tutaj nie widzę. Dziękuję bardzo. To ja tak powiem. Niech pan spocznie. Panie Adamie. Chciałem może na początku powiedzieć, że ja nie wiedziałem, że to jest za granicą, bo ta pani po polsku mówi. Synka? Panie Adamie, zróbmy tak. Nie będziemy nadmuchiwać tego balona i robić z igły widły. Tylko jedno ustalenie. I proszę, żeby pan był w tej sprawie lojalny. Pan dzwoni w poniedziałki, środy, piątki. Ja mam resztę. Ewentualnie, jak ktoś jest chory, to uzgadnę wcześniej. Dziękuję bardzo. Tak, wiem i enter. Tak. Ale miałem koncylię. Panie doktorze, niespodzianka. Trzy diagnozy. Niespodzianka, panie doktorze. Proszę zobaczyć, proszę zobaczyć. Jesteśmy w sieci szybkiej diagnostyki. Zaraz, będziemy pomagali ludziom. Zaraz, chwileczkę. Co panie to mi doktorze, to nastawiała? Jak to? Przecież pan doktor się zna. To jest komputeryzacja naszego gabinetu. Panie doktorze, będziemy wszystko wiedzieli. Tu telefon, pan doktor wystukuje, tu diagnoza, wszystko wiadomo. Jestem dumna z pana doktora. Ale że co? To przecież pan doktor mówił, że pan doktor jest po kursach, prawda? No ja w pogotowiu jeździłem. No więc właśnie, to jest pogotowie, to jest szybka diagnostyka. Tu pyk, 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 pyk i tu karetkę wysyłamy. Tu dzwonią, zaraz nas podłączą, panie doktorze. Za 3 minuty zaczynamy. Ryga. Proszę bardzo, proszę bardzo. Już jest pan doktor na linii. Halo? No co? No że boli, no każdego boli, jak ma takie wywalone. Aha. Nie to... Tak, będzie zaraz mówił, tak. Tak, ma drugą rozmowę, tak? Przeciw tak, bólu... oczywiście. Jak napisać, no co napisać? Drugie wezwanie jest już. Panie doktorze, jest drugie zaraz wezwanie. Przeciwbólowy piszę. Halo? Tak, oczywiście, tak jest, tak wypadek, rozumiem. Boli? No nie, bo to... Żółć się wylewa, panie doktorze. Halo? Żółte. Jakie żółte? Koloru nie mam, zielone jest. Przestroje? No to wlać z powrotem. Bo szkoda tego. Szybciej, przecież dzwonię. Ja piszę. No. Żółć. Halo? Tak jest, tak, już daję. Do widzenia. Halo? No przecież to jest... Dlaczego ona jest goła? Jakiego głowa? Aha, że samochód. Teraz, chwileczkę, niech poczekam przy tym... Nie, to wyjmijcie. Halo? Jakie łupki? Nie można łupków. Otwarte jest. Halo? Dobrze, zaraz przesyłam. Tak. Piramidą do Żylnie, natychmiast! Pogotowie? Strzykawki, nie mam strzykawki, są u was. Jedzie do was karetka. Gabinet 31. Zaraz, tak. Gabinet 31, potrzebujemy lekarza. Bardzo proszę. Przecież wiem, co mówię. Proszę bardzo, ale kompletnie rozdało, no tam zdałem. Nie mogę go związać, bo się boję. Chyba jest wariatem. Tak. Zabandażować się. Tak. Piersi zabandażować, twarz zabandażować, ręce zabandażować. Taką rurką. Koniec dyżuru! Dziękuję bardzo, Wesołych Świąt. Wszystkiego dobrego Władysławom, Stanisławom i Januszom. Do widzenia panu. Panie doktorze, jestem kobietą.
więc nie jest tajemnicą, że to, co mówiłem wczoraj, jest niesłychanie ważne dla całej sprawy, która stoi przed nami i którą będziemy rozpatrywali dzisiaj. Po to wyszedłem dzisiaj drugi raz, żeby powiedzieć to, o czym mówiłem wczoraj, bo poseł wydaje mi się, że to jest streszcza swoje wczorajsze ważne, przemówienie. Wczoraj ja widziałem, że nikt z koleżanek, kolegów tego, co wczoraj mówiłem, nie notował. Otóż wydaje mi się, że mogę powrócić do mojego ulubionego tematu, którym wszyscy wiedzą, co to jest. Ponieważ poseł powraca do swojego ulubionego tematu. Jeśli jednak nie będziemy zastanawiali się nad tym, co mówimy... Marszałek chwilowo opuścił obrady. ...to niczego nie dojdziemy. Stąd poprosiłem się specjalnie o głos, ażeby powiedzieć jeszcze raz, co jest bardzo ważne, że